Pixar w pudełku. W poprzednim ćwiczeniu widzieliście, że długość OA to r razy cosinus theta. Dlaczego? Zauważcie, że OPA to trójkąt prostokątny. Możemy korzystać z sinusa i cosinusa. OA to bok przyległy do kąta teta, czyli OA jest równe r razy cosinus theta. Podobnie aP' jest równe r razy sinus teta. Dobrze. Musimy wykazać, że kąt DP'A to φ. To dlatego, że czają się tu podobne trójkąty. Szczególnie ten trójkąt i ten są do siebie podobne. Zauważcie, że ten kąt jest równy temu, bo to kąty wierzchołkowe. Zauważcie też, że ten kąt ma 90 stopni, tak jak ten. Dwa trójkąty mają przystające po dwa kąty. Trzeci też musi być identyczny, żeby suma kątów wynosiła 180 stopni. Zatem CP'a to φ. Załatwione. Szukamy też tej odległości OC, bo ma ona wartość X'. Jak zauważyliśmy wcześniej, OC równa się OB minus BC. Zatem x' jest równe OB minus BC. A skoro BC jest równe AD, to możemy napisać x' równa się OB minus AD. Co z OB? To bok przyległy do kąta φ. Zatem cosinus φ jest równy OB przez OA. A wiemy, że OA to R razy cosinus θ. Zatem cosinus φ jest równy OB przez R razy cosinus θ. Zaś OB jest równe R razy cosinus theta razy cosinus phi. OB jest więc równe R razy cosinus phi razy cosinus theta. Ale wiemy, że R razy cosinus phi to po prostu X, więc OB jest równe X razy cosinus theta. Co z AD? Cóż, AD leży naprzeciwko phi w trójkącie DP'A. Zatem sinus phi jest równy AD przez AP'. A wiemy, że AP jest równe r razy sinus theta. Czyli sinus phi jest równe AD przez r razy sinus theta. Co oznacza, że AD jest równe R razy sinus theta razy sinus phi. To można zapisać jako R razy sinus phi razy sinus theta, a wiemy, że R razy sinus phi to po prostu Y. Zatem AD jest równe Y razy sinus theta. To znaczy, że X' jest równe X cosinus theta minus Y sinus theta. Jesteśmy w połowie drogi. Musimy teraz określić, co to jest Y'. A to jest CP' i można zapisać CP' równa się dP' plus AB. DP' przylega do kąta φ, więc cosinus φ jest równe dP' przez AP'. Ale AP' to R razy sinus theta. Zatem cosinus phi jest równy DP' przez R razy sinus theta. Zaś DP' jest równe R razy sinus theta razy cosinus phi, co jest równe X razy sinus theta. AB leży naprzeciwko phi, więc sinus phi to AB przez OA. Ale OA to r razy cosinus theta, więc sinus phi jest równy AB przez r razy cosinus theta. Oznacza to, że AB jest równe r razy sinus phi razy cosinus theta. Ale r razy sinus phi to y, więc AB jest równe y razy cosinus theta. Połączmy to. Y prime jest równe x razy sinus theta plus y razy cosinus theta. Tak, udało się. Zatem x' jest równe x razy cosinus theta minus y razy sinus theta, a y' jest równe x razy sinus theta plus y razy cosinus theta. Wytrzymaliście i poznaliście przydatny, świetny wzór. Zajmując się grafiką komputerową, budową mostów czy triangulacją, często będziecie stykać się z takimi wzorami. Oswójcie się z nimi w ćwiczeniu.